Jakie jest wasze ulubione ciasto, które kojarzy wam się z Wielkanocą? Witam was w mojej kuchni. Mam na imię Agnieszka, a za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Czy macie swoją ulubioną babkę? Zostańcie, bo dziś zrobię jedną z moich ulubionych babek. Obejrzyjcie przepis na babkę pomarańczową. Zapraszam! Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i pani Jolu, bardzo się cieszę, że spodobał się przepis na szare kluski. Pozdrawiam cały Buenos Aires! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jesteśmy także na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Do zrobienia wielkanocnej babki pomarańczowej będziemy potrzebować mąkę, startą skórkę z pomarańczy, ksylitol lub erytrytol, czy zwykły cukier, olej, sok z pomarańczy, ocet jabłkowy lub winny, proszek do pieczenia i soda oczyszczona. Zrobienie babki polega na wymieszaniu suchych składników i mokrych, a później połączeniu tych suchych i mokrych razem. Jeśli lubicie babki, to zapraszam do zrobienia pysznej, kwaskowej babki cytrynowej. Kliknijcie kartę. I wszystko razem mieszamy, tylko do połączenia się składników. Robimy to bardzo szybko. Ciasto wymieszane przekładamy teraz do foremki. Foremka o średnicy 22 cm, którą smarujemy masłem i wysypujemy albo bułką tartą, albo wysypujemy mąką. Ja użyłam mąki kokosowej. Wielkanoc oczywiście kojarzy nam się również z mazurkami. I zapraszam do zrobienia pysznego mazurka cytrynowego. Kliknijcie kartę. Przygotowaną babkę wkładamy teraz do nagrzanego piekarnika na 175 stopni termoobieg i pieczemy około 40 minut lub do tak zwanego suchego patyczka. Po upieczeniu uchylamy drzwiczki, zostawiamy tak na 15 minut i po 15 minutach dopiero babkę wyjmujemy z foremki. Babka pomarańczowa gotowa. Po lekkim przestudzeniu wyjmujemy ją na talerz. Jak całkowicie wystygnie, to możemy ją wedle własnego upodobania ozdobić. Polać czekoladą, lukrem, czy też posypać tylko pudrem. Dziękuję wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia mazurka czekoladowego i mazurka kajmakowego.
a tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Pa!